Dzień dobry Państwu. Dzisiaj kontynuujemy sobie rozmowy o uzbrojeniu wykorzystywanym przez Federację Rosyjską w czasie wojny w Ukrainie. Ładnych parę lat temu byłem w fabryce czołgów w Polsce, tam się już w tej chwili czołgów raczej nie produkuje, tylko modernizuje i remontuje, natomiast tam jeden z inżynierów powiedział mi, że jeszcze nikt nigdy nie wymyślił nic lepszego, jeśli chodzi o bojowe wozy piechoty, niż rosyjskie BMP3. Dodajmy, że BMP to bajewaja maszyna piechoty. U nas się mówi bojowy wóz piechoty, ale chodzi o to samo i tłumaczy się to w zasadzie w ten sam sposób. To jest faktycznie najnowszy sprzęt tego typu na uzbrojeniu Federacji Rosyjskiej według. Danych takich dostępnych w otwartym dostępie The Military Balance w 2022 roku pisało, że Rosja posiada 640 takich maszyn, dodatkowo około 2900 ich poprzedników BMP2 i około 450 BMP1. Dla kontekstu zobaczmy sobie, jak taki sprzęt wygląda. To jest BMP1. Rewolucja w swoim czasie na polu walki, taka bojowa taksówka, która przywoziła pod ochroną cienkiego dosyć, ale jednak pancerza piechotę, tam gdzie była ona potrzebna, i dodatkowo 73 mm działko, czy działo w zasadzie, które zapewniało jakąś ochronę ogniową. Dodatkowo tutaj na takiej szynie montowano pocisk rakietowy przeciwpancerny na wypadek jakby takie BMP-1 trafiło na wrogie czołgi. Później to ewoluowało. Okazało się, że taka armata 73 mm nie jest praktyczna, jest mniej szybkostrzelna niż 30 mm. Przy czym wciąż jest za mała, żeby jest za słaba, ma za mały kaliber, żeby walczyć z wrogimi czołgami, natomiast do większości innych celów Kalibry 30 mm w zupełności wystarczą i BMP-2 już zostało wyposażone właśnie w taką 30 mm armatę automatyczną. Przypomnę to, co teraz Państwo widzicie, to jest najbardziej masowo wykorzystywany pojazd tego typu w Armii Federacji Rosyjskiej, ale najnowszy jest BMP-3, który ma uzbrojenie znacznie ciekawsze. W większości tej listy to jest standardowa rzecz, to znaczy armata automatyczna 30 mm, pociski przeciwpancerne kierowane, trzy karabiny maszynowe, ale dodatkowo jeszcze tutaj mamy armatę kaliber 100 mm. Ona była wykorzystywana między innymi w Czeczeniu do tego, żeby. Porażać cele w budynkach, dość wysoki kąt podniesienia lufy pozwalał faktycznie strzelać gdzieś w pozycje ogniowe w blokach mieszkalnych, co dodawało jakiejś szansy na osłonę tej broni pancernej w czasie walk miejskich. Oczywiście, BMP-3 to jest produkt radziecki jeszcze, jego rozpoczęli. Hmm, Konstruować w roku 77, przyjęli na uzbrojenie w roku 87. Ten pojazd jest do dzisiaj wykorzystywany, między innymi właśnie w czasie wojny w Ukrainie i to jest najważniejszy przypadek jego użycia w ostatnich latach. Możemy sobie zobaczyć, jak wyglądają statystyki strat tego sprzętu. Wiemy, że te statystyki nie są kompletne. To jest blok Oryx który umieszcza tutaj tylko te zniszczenia, te zniszczone, przechwycone także pojazdy, co do których mamy pewność, że materiał wizualny powstał w określonym czasie, w określonym miejscu, więc to jest taka liczba minimum, mówiąca o tym, że tyle Rosja straciła, zresztą dane o stratach ukraińskich też tu są, że to co tu jest umieszczone, to są pewniki, a dodatkowo oprócz tego trudno powiedzieć, tutaj mamy rozpisane BMP-3 strat 116 sztuk. Biorąc pod uwagę dane, o których mówiłem przed chwilą, 640 na stanie w Armii Federacji Rosyjskiej, to by oznaczało, że Rosja straciła już 17% tych maszyn. W tym część z nich została przechwycona, tutaj. Od liczby 78 do 116 mamy przechwycone i jeszcze kilka sztuk jest uszkodzonych i zdobytych przez stronę ukraińską. Możemy sobie tutaj zobaczyć jeden z takich przykładów przejętych maszyn. Przy każdej takiej pozycji znajduje się materiał wizualny, który potwierdza... Te dane. Dodatkowo Rosja tutaj straciła także szereg maszyn BMP 1 i 2, ponad 300 tych dwójek, tutaj 109 jedynek, łącznie 954 sztuki, z czego 595 zniszczonych, 267 zdobytych przez Ukrainę. Łącznie Rosja ma około 4000 takich maszyn, więc straciła niecałą 1 czwartą. Oczywiście oznacza to także, że Ukraina z, y, posiada teraz dość spory zasób tego typu sprzętu. Wcześniej BMP-3, oni posiadali 6 sztuk, jeszcze z tych czasów radzieckich. Warto tutaj spojrzeć na zdjęcia tych zniszczonych BMP-3 konkretnie, bo widzimy na nich coś ciekawego. Tutaj na przykład wieża gdzieś wyleciała do góry, widzimy, widzimy powykręcany metal. I pojazd jest zupełnie rozczłonkowany. Tutaj także niewiele zostało z tej maszyny. Również wieża jest gdzieś poza kadrem. Pojazd wygląda, jakby został rozszerpany przez dzikie zwierzę. Tu jest ciekawa rzecz. Wieży znowu nie widać, natomiast te płyty pancerne są wygięte od wewnątrz na zewnątrz. Kolejny przypadek. Wieża odleciała na bok. Pojazd jest zupełnie wypatroszony, i jeszcze jeden podobny przypadek. Dlaczego tak się dzieje? To już miało zostać zauważone podczas wojny czeczeńskiej. Tam tego typu zniszczenia zdarzały się nawet w przypadku, kiedy ten pojazd najeżdżał na miny. Przy czym nawet bywały takie przypadki na lekkie miny przeciwpiechotne, które teoretycznie nie powinny takiego sprzętu zniszczyć. Problem polega na uzbrojeniu. Rosjanie czasem się chwalą, że jest to najsilniej uzbrojony pojazd tej klasy na świecie i faktycznie armata 100 mm to jest rzecz niespotykana w tego typu pojazdach. I tutaj zauważono pewną Zbieżność nie do końca fortunną. Mamy tu pojazd opancerzony w sposób dość lekki. On ogólnie jest lekki, pływa, można go przewozić samolotem, to jest niecałe 20 ton, choć można zwiększyć tę masę zwiększając też pancerz. Sam pancerz jest aluminiowy z dodatkami stali i jest pancerzem, który wytrzymuje przede wszystkim ostrzał z broni ręcznej, odłamki, raczej nie wytrzymuje broni przeciwpancernej, nie do tego został de facto stworzony. I w połączeniu z dużą ilością amunicji, dość ciężkiej jak na tego typu pojazd, amunicji artyleryjskiej, 40 sztuk pocisków kalibry 100 mm, z czego ponad 20 w tym automacie, w tej karuzeli, Bezpośrednio podwieżą. To jest ilość amunicji, która jest w stanie wybuchnąć z bardzo dużą siłą, zmieniając lekkie uszkodzenie w całkowite zniszczenie pojazdu i rozerwanie jego załogi na strzępy. Załogi i desantu, bo oprócz trzech żołnierzy, którzy bezpośrednio pojazd obsługują, mamy tam jeszcze do siedmiu osób w desancie. Także jest to swojego rodzaju problem. Niemniej wciąż jest to pojazd, który odgrywa poważną rolę na obecnym teatrze działań i chciałoby się wierzyć w to, że będzie go jak najmniej, że w stronie ukraińskiej uda się zmniejszyć jego liczbę. W takim stopniu, żeby rosyjska piechota miała utrudnione zadanie w szturmowaniu kolejnych pozycji, i dlatego pojawia się tutaj pytanie, jak wyglądają możliwości produkcyjne Federacji Rosyjskiej, jeśli chodzi o BMP3. Tutaj mamy tabelkę, w której widzimy, jak te zakłady, one się nazywają Kurganski Maszyna i Zawod. Kurgan Masz czasami na to mówią. W 2017 roku zatrudniali 6 tysięcy ludzi i tu widzimy, jak wyglądała produkcja podzielona na kraje, na lata. Z tych liczb wynika, że w XXI wieku udało się wyprodukować tych BMP-3 około 1200 sztuk, co by dawało około 60 takich maszyn rocznie. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że w różnych latach ta produkcja była mniejsza, w innych większa, więc teoretycznie także w bieżącym roku oni mogą przyspieszyć w teorii tempo i wyprodukować ich więcej. Zwłaszcza że zakłady przemysłowe w Rosji w tej chwili pracują na trzy zmiany. Pojawiły się nowe akty prawne w Rosji, które pozwalają państwu de facto zmusić tego typu firmy do pracy. Ponadwymiarowej, jeśli chodzi o czas. Teoretycznie więc te straty, które Rosja poniosła, tych około tysiąca sztuk różnych maszyn BMP w ciągu pół roku konfliktu, pięciu miesięcy konfliktu, będzie im trudno uzupełnić, jednak około możemy zgadywać, 100-200 takich pojazdów być może w tym roku uda im się wyprodukować. Oczywiście, jak zwykle w przypadku rosyjskiego uzbrojenia, zacząłem szukać informacji o tym, jakoby BMP3 wykorzystywało części sprowadzane z zachodu lub też z innych kierunków. Tutaj takich informacji jest dość niewiele. Wiemy, że BMP-3 wysyłane zgodnie z eksportowym kontraktem do Zjednoczonych Emiratów Arabskich były wyposażone we francuską termowizję. Wiemy, że w 2018 Kurgan Marsh nie był w stanie zrealizować zamówienia na 42 maszyny BMD-4M. To jest podobna maszyna tylko nie piechoty, tylko desantu właśnie z powodu problemów z dostawami części z Francji. Jednak w 2019 udało im się ten 42 bojowe maszyny desantu armii rosyjskiej dostarczyć. W czerwcu bieżącego roku pojawił się news, że prezes Kurgan zawoda szuka zastępstwa dla niemieckich silników diesla, dla mini ładowarek produkowanych, cywilnych mini ładowarek produkowanych w tych zakładach, jednak bezpośrednio informacji o tym, żeby. Rosja była zależna w produkcji BMP 3 od dostaw z Zachodu, nie udało się znaleźć. Oczywiście wiemy, że Rosja ma duże problemy w różnych dziedzinach, jeśli chodzi o budowę maszyn do produkcji maszyn, w tym pojazdów, w tym pojazdów pancernych, duża część tego sprzętu to albo sprzęt jeszcze radziecki, albo sprzęt sprowadzany. Z drugiej strony wiemy, że Rosja ma problemy np. z łożyskami, które są dość kluczowym elementem dla wielu urządzeń i pojazdów, w tym takich jak pojazdy bojowe, piechoty. Niemniej, póki co nic nie wskazuje na to, żeby produkcja i naprawa zniszczonych w czasie wojny pojazdów z serii BMP była zagrożona sankcjami. Choć trzeba tutaj jasno powiedzieć, że może to wynikać z braku wiedzy, możliwe, że coś się dzieje, tylko po prostu nie mamy na ten temat informacji, więc trzymajmy kciuki, żeby tak było. A na razie wiedząc trochę więcej o lądowych siłach zbrojnych Federacji Rosyjskiej i jej wyposażeniu, możemy dalej śledzić konflikt i dalej mówić wprost, trzymaj się Ukraino, wygrasz to.